Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Agata. Jestem ze Straży Miejskiej w Gdańsku z referatu profilaktyki. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możemy wykorzystać odpady. Odpady na przykład w postaci gazety, jakichś ulotek takich, też takich, które znajdujemy u siebie w skrzynkach, stare skrawki papieru do pakowania prezentów, na przykład tekturki od kremów albo od innych takich zestawów, na przykład kosmetyków. Fajne są, bo są błyszczące. Przeterminowane ulotki, takie, które nam się już nie przydadzą. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny klej w sztyfcie, bardzo ostre nożyczki oraz papier kolorowy, najlepiej z bloku technicznego. To wszystko przyda nam się do zrobienia kartki świątecznej. Najpierw pokażę Wam, w jaki sposób złożyć taki element, żeby powstała nam część choinki. Musi być to kwadrat. Składamy na pół. Zginamy u góry. I później tak na środku. Oczywiście wyjdzie nam krzywo, ale to nic, bo ten wystający element możemy sobie po prostu uciąć. Już mamy jeden element. Kolejny mniejszy. W podobny sposób na pół. I później na kształt trójkącika. Znowu wyszło trochę krzywo, ale nie należy się tym przejmować. Można to sobie ładnie tutaj uciąć, skorygować wszelkiego rodzaju błędy i niedociągnięcia. Składamy kolejny element, który jest zdecydowanie mniejszy. Mamy już trzy elementy. Największy, średni i mały. Zobaczcie, jak ładnie nam wyjdzie choinka, którą można później przylepić do kartki. Można, a nawet trzeba. Ewentualnie, żeby była bardziej atrakcyjna, można ją przylepić w ten sposób. Nowy sposób polega na tym, że wkładamy ją tak. Z takich samych elementów można uzyskać dwa odmienne sposoby wykonania. Wkładamy tutaj w to. Tą przestrzeń. O. Zakładamy jej jak gdyby taką czapeczkę. I znowu pokażemy jej tutaj tą przestrzeń. O. Jest choinka.
Można również wykorzystać papier, który składamy sobie w ten sposób. Jest nierówny, ale to nic. Składamy. Tak. Wycinamy. Mamy tak samo. Tak. I tak. I mamy kolejną choinkę. Można ją teraz przykleić do kartki. Trzeba uważać, żeby nie pobrudzić. Kleimy tą stronę. Zaczynamy od dołu, zostawiając to nieprzylepione. Taką choinkę możemy budować i budować do góry. Teraz spróbujemy zrobić choinkę, wykorzystując gazetę. Wycinamy sobie jakąś część. Zastanówmy się, czy nam ten napis będzie potrzebny. Zrobimy ją taką chyba mega dużą. W każdym razie podstawę będzie miała dużą. Pierwszy element. Tak wygląda choinka nasza, zrobiona z gazety. Ale sami widzicie, że ona żyje z własnym życiem, czyli coś trzeba tutaj zrobić, żeby była bardziej atrakcyjna. Tak nie chce niestety, ale z nami współpracować, więc wygniemy jej w ten sposób rogi, żeby wyglądała bardziej rozłożyście. O, w ten sposób. Ta nasza szalona choinka. O. Każdy z Was taką choinkę może ozdobić różnego rodzaju kolorowym papierem, albo pomalować farbami plakatowymi. Ja choince przyczepiłam guziczki. A właściwie mogą być to jakieś kształty, jakie sobie życzycie. Oraz zrobiłam gwiazdkę właśnie z tego wspomnianego wcześniej kartonika od kosmetyków. Taka ekologiczna kartka ma chyba największe dla nas znaczenie, bo odpady, które trafiłyby do kosza, zyskują drugie życie. Pokażę Wam jeszcze inne kartki, zrobione wcześniej. Tutaj jest choinka ozdobiona kolorowymi prezentami. Oraz takimi ozdóbkami. To też wszystko ze starych papierów, takich niewykorzystanych wcześniej. Tutaj mamy taką delikatną choineczkę. Tu kolejna. Tutaj mamy choinkę, która wcześniej była właśnie tym papierem. Znowu różowa. Kolejna w kropki.
Oraz jeszcze mamy taką choinkę, której elementy złożone są zupełnie inaczej. I to Wam właśnie zaraz pokażę. Odsuwamy je wszystkie na bok. Mam ulotki, kartki. Składamy, tak jak poprzednim razem. Znowu robimy z tego taki trójkąt. Tu już mamy większą trudność, ponieważ te kartki są sztywne. Jeżeli trójkąt jest nierówny albo za duży, możemy go sobie fajnie tutaj uciąć i będzie odpowiedni. Teraz te rogi muszą znaleźć się w środku. Tam zakładamy w ten sposób. O. Powstaje nam coś takiego. Zaginamy ten róg. Coś takiego i następne skrzydło zaginamy. A teraz wystarczy tylko, że użyję nożyczek. Rozpłaszczamy. Już jest. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.